Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. Jestem w tym momencie na przedmieściach Filadelfii w stanie New Jersey. Zabieram Was tutaj na spacer, pokażę Wam domki, przepiękne domy, jak ludzie mieszkają tutaj na przedmieściach w Ameryce. To jest po prostu niesamowite. I będę przy okazji odpowiadać na pytania, które mi pozadawaliście na temat mojej pracy na planach filmowych tutaj w Nowym Jorku. Także zapraszam Was serdecznie, statystka w Ameryce, Q&A, pytania i odpowiedzi. Zapraszam na drugi odcinek już z tej właśnie serii. Statystka w Ameryce. Przyjechaliśmy tutaj akurat na święta, teraz amerykańskie, i jesteśmy właśnie w przepięknej, przepięknej okolicy z pięknymi domami. Niesamowicie żyją tutaj ludzie po prostu. Wow. Dobra, zacznę w takim razie od pierwszego pytania. Pamiętajcie, że to jest drugi odcinek z tej serii, bo już taki odcinek nagrałam ostatnio. Też właśnie odpowiadałam na pytania. I jeszcze było ich tyle w sumie, tych pytań, że teraz muszę nakręcić drugą część tego odcinka. Także jak faktycznie interesuje Was ten temat pracy na planach w Stanach Zjednoczonych, w Nowym Jorku, to zapraszam Was serdecznie na właśnie ten odcinek. Tutaj będę szła sobie bokiem delikatnie, żeby też móc Wam pokazywać te piękne domy. Dobra, pierwsze pytanie, słuchajcie. Czy w Nowym Jorku da się żyć tylko z pracy na planach? Bo w Polsce akurat totalnie nie. Da się wyżyć, to byłoby życie na bardzo niskim, podstawowym poziomie, bo to nie jest jakoś super płatna, nie wiadomo jak praca, ale tutaj ładne są domki, wejdę tutaj, Wam pokażę okolice. Nie jest jakoś super płatna praca, mówię zresztą o tym, ile się zarabia w odcinku na temat związków zawodowych SAG-AFTRA, których jestem członkiem, to tam opowiadałam, ile się mniej więcej zarabia, ale jak się trafi dobra praca, dla przykładu w zeszłym miesiącu złapałam pracę na reklamie jako statystka, to zarobiłam, słuchajcie, $3000 za 5 dni pracy. No to to jest super stawka, także da się w taki sposób też zarabiać, natomiast nie znam praktycznie żadnego aktora tutaj, żadnego statysty, który by tylko to robił. Dlatego też mówimy, że jesteśmy częścią gig-to-gig economy, bo każdy z nas robi też inną rzecz na boku, która przynosi taki stały dochód. Często te osoby, ci aktorzy, często bardzo są na przykład kelnerami, pracują w jakichś sklepach, rozwożą, nie wiem, pizzę, takie, chodzą z psami na spacer. Takie proste prace, które też można wykonywać podczas swoich prób wybicia się aktorsko. Także niekoniecznie z samego statystowania da się wyżyć. Można na bardzo niskim poziomie, niekoniecznie mieszkając w Nowym Jorku. I czasami faktycznie trafi się taka praca, że jest tak świetnie płatna, że jakby dużo tych prac było skoncentrowanych jedna za drugą, to by się dało. Ale nie zawsze się tak zdarza, a najbardziej takie miesiące, w których się najwięcej pracuje, to jest lipiec, sierpień, wrzesień, październik, jeszcze w lutym i marcu jest dużo pracy. A tak w innych miesiącach to niestety nie ma aż tak łatwo. Teraz jest słońce za mną, a tutaj taki piękny dom, to sobie tutaj stanę. Jeszcze mamy końcówkę listopada, to jeszcze są tam dynie. Gdzie jesteś, domku? Tu jesteś, domku. Kolejne pytanie. Czy gdyby rola tego wymagała, ścięłabyś włosy? Haha. Nie. Miałam taką sytuację kiedyś, ale w modelingu, że była praca dla Schwarzkopf, tej takiej firmy. Czekajcie, bo tutaj mnie teraz kamerka zgubiła. Pracowałam jako modelka w Polsce i z Niemiec potrzebowali dziewczyny blondynki i chcieli jej przefarbować włosy na czerwoną farbą Schwarzkopf. I pamiętam, wtedy płacili za to 3000 euro i się nie zgodziłam. Mimo, że tam 10 lat temu, 15 lat temu nawet
to te stawki były troszkę, 3000 euro było o wiele więcej warte niż teraz, wiadomo, ale i tak wtedy się nie zgodziłam, bo po prostu te pieniądze, które tracisz później przez te miesiące kolejne, nie wyglądając tak, jak wyglądasz na swoich zdjęciach, to się po prostu nie opłaca, bo trzeba albo wszystkie nowe zdjęcia robić i próbować złapać pracę w ten sposób, ale z kolei ma się już tam swoich klientów, te biura castingowe już was znają i pamiętają, że jestem na przykład właśnie blondynką z długimi włosami, naturalnymi, więc jakbym farbowała albo ścinała, to już totalnie zmienia się mój wygląd, prawda? To już nie zostałabym zatrudniona do tych samych prac, to też by trochę czasu zajęło tym moim castingowcom, żeby w ogóle się zorientowali na ten temat, by mnie wysyłali na odpowiednie prace. Także ja bym akurat osobiście nie ścięła do pracy akurat włosów. Czytam kolejne pytanie. Jak zacząć? Ten pierwszy krok jest najtrudniejszy. Jak znaleźć agenta? I faktycznie ten pierwszy krok jest bardzo ciężki. Akurat wiewiórka tam skacze, bo jestem w zalesionym terenie. Ten pierwszy krok jest faktycznie bardzo ciężki. Mam odcinek o tym, jak znaleźć pracę na planie filmowym, także zapraszam serdecznie na ten odcinek. A jeśli chodzi o znalezienie agenta, to jest to bardzo ciężkie i nie ma na to złotego środka tak naprawdę. Są jakieś takie wystąpienia, że można dosłownie zapłacić za to, żeby móc pójść z takim agentem na przykład na rozmowę. W moich, wiem, związkach zawodowych w biurze są często spotkania z agentami. Chodziłam na takie, ale naprawdę przez te kilka lat nie udało mi się znaleźć takiego solidnego, dobrego agenta. I te wszystkie prace, o których opowiadam zawsze, które w tej serii całej Statystka w Ameryce, to są prace, które ja tak naprawdę sama sobie zdobyłam. No, czasami łatwiej zawalczyć o samego siebie, niż żeby ktoś inny o was zawalczył. Zwłaszcza jak jest się, wiecie, imigrantką, z akcentem, z troszkę innym lookiem. Jestem trochę nawet wręcz za wysoka na aktorki. Aktorki zazwyczaj są niższe. Do tego jestem blondynką, co też jest dosyć wyjątkowe, bo powiem wam, że moją największą konkurencją tutaj w Stanach, jeśli chodzi o pracę, nie są Amerykanki, to są Rosjanki, bo nie ma tak naprawdę wysokich, szczupłych Amerykanek na tyle, że jakby wiele blondynek naturalnych. Wiecie, to nie są... Aktorki są niższe generalnie, a ja przyszłam do aktorstwa po modelingu, więc ja już miałam te predyspozycje, już miałam ten swój wzrost, miałam tą swoją szczupłość, miałam tą swoją urodę, więc to dużo mi pomogło tutaj w tej pracy, to właśnie jak najbardziej wygląd. Natomiast nie powiem, jak znaleźć agenta ani agencję, bo po prostu jest to ciężkie. Mam co prawda podpisane umowy z 3 agencjami, ale są to umowy nie na wyłączność i co, dostanę może jeden casting na pół roku. To nie jest w ogóle... Wyślę czasem jakiś swój właśnie casting, bo teraz głównie wszystko się kręci, ale to też nie jest po prostu... No nie jest gra warta świeczki za bardzo. Więcej znajduję sama prac, niż jakbym miała z agentem. Zobaczcie, jaki ładny dom jest tutaj po drugiej stronie ulicy. Tak właśnie sobie spokojnie żyją ludzie tutaj. Od razu przy okazji, jak już teraz oglądacie, jesteście w którejś tam minucie tego odcinka, piątej czy którejś, to pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał, bo 80% ludzi, którzy oglądają, ale piękny ten niebieski dom, 80% ludzi, którzy oglądają mój kanał, jest niezasubskrybowanych, a fajnie by było, jakbyśmy mogli pomóc temu algorytmowi YouTube'a, wesprzeć tą Polkę w Ameryce. Tam gdzieś wiewiórki latają. Tutaj zobaczcie, taka typowa amerykańska skrzynka na listy. Dobra. Następne pytanie z listy. Wracam do siebie już, chociaż może jeszcze chwilkę domki wam pokażę. Następne pytanie z listy to, czy zdarzyło ci się, że na okres nagrań wyjechałaś poza Nowy Jork, aby nakręcić niektóre sceny? Oj tak, i uwielbiam takie wyjazdy, ponieważ czuję się wtedy jak pani z biura, która wyjeżdża po prostu na jakiś wyjazd integracyjny i wszyscy jesteśmy razem. Miałam taki zarąbisty wyjazd, że wyjechaliśmy kręcić serial z
Nicole Kidman i Hugh Grantem dla HBO. I pojechaliśmy na 5 dni na północ stanu Nowy Jork. I załatwili nam hotel. O, zeszła mi kamerka. Załatwili nam hotel, miałam swój pokój. Wieczorkiem sączyłam sobie drineczka, oglądając telewizję. Później mieliśmy jeszcze basen w hotelu, także spotykaliśmy się wieczorem po pracy na basenie. Więc było super, super, super. I zdarza się tak czasem, jasne. Natomiast nie jest to częste. Zazwyczaj tyle się kręci w Nowym Jorku, że w samym Nowym Jorku zostajemy. Ale zdarzyło się też i nakręcić w Connecticut na przykład i w New Jersey, tylko jest mały szkopu. Aha, to Wam od razu powiem, jaki jest szkopu kręcenia w innym stanie. Mianowicie, jak pracujesz w innym stanie, to musisz zapłacić też podatek na ten stan. Więc krótko mówiąc, jak ja chociaż nawet jeden dzień popracuję gdzieś w New Jersey, to już będę musiała płacić podatek za New Jersey. A jak robisz sobie podatki samemu online, wklikujesz to wszystko, to trzeba zapłacić za też robienie dodatkowego stanu i to jest $50. Krótko mówiąc, jak jadę wykonać pracę za 200 dolców do New Jersey i będę tylko tam jeden dzień pracować za te 200 dolców, to 50 z tego będę musiała wydać tylko na biurokrację, żeby w ogóle móc wypełnić podatki za New Jersey. Także da się i jeżdżę, natomiast jest to strasznie, po angielsku się mówi ball breaking, takie no, frustrujące, że to trzeba po prostu robić później te podatki. Dalej lecimy. Tu jest troszkę dłuższa wypowiedź, ale to czekajcie, to może pokażę Wam tutaj, jakie ciekawostki są tutaj na ogródku. Też wszędzie właśnie dynie. Ta osoba napisała: czy myślisz, że przez pochodzenie można nie osiągnąć tak wiele? Na przykład moim zdaniem jest tak, że gdyby Ariana Grande, Billie Eilish czy inni Oscarowi celebryci nie urodzili się w Ameryce, mogliby nie osiągnąć takiej sławy bez względu na to, jak dużo pracy włożyli w to, by osiągnąć sukces. Przyznam szczerze, że to pohamowało moje zainteresowania odnośnie aktorstwa. Jestem ciekawa, co ty o tym myślisz. Pozdrawiam ciepło. Moim zdaniem faktycznie powiem, że myślę, że byłoby mi tutaj łatwiej, gdybym była Amerykanką, ale to w Polsce też byłoby mi łatwiej, gdybym była Polką na tej zasadzie, że niezależnie od tego, skąd jesteś, w każdym biznesie będzie tutaj troszkę ciężej, bo nie masz znajomości, bo musisz się użerać z biurokracją tą amerykańską, bo się tutaj uczysz tego swojego nowego życia, niezależnie od tego, co robisz tak naprawdę, więc faktycznie akurat z Billie Eilish czy Ariana Grande się nie zgodzę, bo uważam, że są obie cholernie utalentowane. Ale poznałam Selenę Gomez, nie Ariana Grande. Myślałam, że poznałam Ariana Grande, ale to była Selena Gomez. No i w każdym razie uważam, że pomaga im to, że są Amerykankami jak najbardziej, ale tak samo jak, nie wiem, Markowi Konradowi pomaga to, że jest Polakiem w Polsce, czy Szturowi pomaga to, że też jest Polakiem w Polsce, czy że ma ojca właśnie. Też aktora, prawda? Więc jak nie masz tych znajomości, nie masz tych ludzi, którzy już pracują od kilku lat w jakiejkolwiek dziedzinie, w tym też właśnie na planach filmowych, to jest ci po prostu ciężej, zwłaszcza jako imigrantowi, zwłaszcza. Kolejne pytanko, jakie zadano mi, to czy plany zdjęciowe są częściej w studiach nagraniowych czy w mieście? Wiecie co, jest tak szczerze 50-50. I tu dużo wykorzystują tego Nowego Jorku, bo jednak nawet jak ludzie przyjeżdżają, turyści, jak czasem oprowadzam jakiegoś turystę, to wszyscy zawsze mówią: o, ten widok mi się kojarzy, te słynne ulice, te słynne, nie wiem, lampy do metra czy taksówki. I to wszystko, wiecie, to wszystko jest słynne i już Wam się kojarzy, ponieważ tyle tego widzieliście w telewizji, więc jeśli już to tutaj mają, oczywiście mamy też kilka studiów nagraniowych, ale jeśli już mają te nowojorskie ulice, już mają te nowojorskie bary, to jednak starają się z nich korzystać, więc dużo kręcimy też na mieście, potrzebne są specjalne zezwolenia, mamy zawsze przy sobie specjalną jednostkę policji, żeby nas chroniła, jak jesteśmy na ulicy, bo to na nowojorskiej ulicy nigdy nie wiadomo, co może komuś odwalić. Także tak, oczywiście
moim zdaniem jest 50-50, że i się wykorzystuje te nowojorskie ulice, ale też mamy kilka studiów, więc dużo też się kręci w studio. W zależności też jaki serial, bo na przykład jeśli serial jest taki jak Law and Order albo Blue Bloods, że wszystko się dzieje wokół tam albo sądu, albo wokół posterunku policji, no to wtedy łatwiej w studio się takie rzeczy kręci, bo po prostu budują sobie w jednym miejscu takie biuro, tak? Takie, nie wiem, na przykład posterunek policji i siedzą tam i w tym jednym miejscu zawsze kręcą. To jest duże, duże dla nich po prostu ułatwienie. Kolejne pytanie. Czy jest duża różnica między wyobrażeniami a rzeczywistością? Na plus czy na minus? Na plus jest to, że nie wiedziałam, nie znałam tych wszystkich szczegółów kręcenia filmów czy seriali. Nie wiedziałam, ile ludzi w to jest zaangażowanych, więc na plus tej pracy jest to, jak dużo się po prostu dowiedziałam, jak wiele zrozumiałam, jak wiele mi wyjaśniło to tego, co widzę w telewizji na co dzień. Ja rozumiem teraz te wszystkie sztuczki, wiem, jak przechodzą z jednego ujęcia w drugie, wiem, jak coś naświetlili, wiem, jak coś nakręcili. To jest super, z jednej strony jest to super, ale z drugiej strony to też jest wada jednocześnie, bo kino trochę straciło dla mnie magię. W sensie bardziej teraz zauważam, o, tu zrobili cięcie, tu już nagrali to w innym ujęciu, na przykład po lunchu, bo inaczej ma pot rozprowadzony na czole aktor, inny jest trochę makijaż, inaczej trzyma szklankę w dłoni. Tu widzę, że spojrzał się w dół, to znaczy, że zobaczył, gdzie jest znak na podłodze, żeby się zatrzymać do omówienia swojej kwestii. Także z jednej strony super, że się dowiedziałam, jak to wszystko działa z backstage'u, ale z drugiej strony to szkoda, bo mówię wam, no nigdy już nie sądzę, żeby dla mnie oglądanie filmu było takim samym wrażeniem jak przed tą pracą, bo po prostu zabrałam sama sobie przez wykonywanie takiej pracy, a nie innej, zabrałam sobie tą magię. No ale przy okazji zawsze chciałam pracować od dzieciństwa, od dziecka mówiłam, że chcę być aktorką w Stanach Zjednoczonych, także spełniłam to swoje marzenie, jednocześnie kosztem spełnienia tego marzenia było dowiedzenie się trochę wręcz za dużo. Łącznie z tym teraz z Me Too, jak bardzo zmieniła się praca na planach od czasu Me Too, bo ja pamiętam też pracę na planach tuż przed tą całą aferą z Harveyem Weinsteinem, a teraz widzę, jak różna jest ta praca. Nie było tego w pytaniach, ale tak w skrócie wam powiem, że teraz się liczą się z aktorami bardziej. Jak nie chcesz jakiejś sceny wykonywać, to jej nie wykonujesz, a wcześniej trzeba było robić tak jak w scenariuszu. Mam koleżankę, która musiała pokazać się w staniku w scenie w serialu, bo dostała rolę i w dzień kręcenia na planie powiedziała, że jednak nie czuje się komfortowo, by być w staniku. To była też scena taka zamknięta, że tylko na przykład dwie osoby są z tobą na planie, a reszta ogląda to w innym pomieszczeniu na ekranie. Także ta kultura pracy właśnie takiej intymnej, seksualnej. Ja też miałam taką scenkę, że symulowaliśmy seks na łóżku, ale byłam tylko fotodublerką i też byłam w ubraniach, wszystko to było jeszcze zanim kręcili to. To wtedy też właśnie była taka pani koordynatorka na planie, która mówiła, jak to trzeba zrobić, czy wszyscy czują się komfortowo, wyprosili wszystkich z pomieszczenia. Także to naprawdę jest takie... No, zmieniła się ta kultura pracy po tym mitu, to muszę przyznać. Najlepsza zaleta takiej pracy, najlepszą zaletę to chyba przejdę na drugą stronę, bo ja widzę właśnie genialną chatę po prostu. No to teraz tak, największe zalety takiej pracy to przede wszystkim sama sobie organizuję czas. Dzięki temu mogę często na przykład latać poza Stany Zjednoczone albo poza Nowy Jork chociażby. Patrzcie, jaka fajna chata tam w tle. Tutaj postoję sobie chwilę z tym domkiem w tle. Do tego poznałam lepiej miasto dzięki temu, bo mogłam przemieszczać się z jednego miejsca na drugie. Nie byłam zawsze w tym samym biurze. Wpuszczali mnie do jakichś loftów, na jakieś dachy, do jakichś restauracji, do jakichś stacji zamkniętych od dawna. Wpuszczali nas w takie miejsca, które nie są dostępne normalnie dla człowieka albo do jakichś bardzo ekskluzywnych knajp, gdzie tak normalnie bym nigdy nie trafiła. Także
to jest największa zaleta takiej pracy, że mam dużo po prostu przygód i każdy dzień jest inny, poznaję dużo nowych ludzi, czasem kogoś sławnego poznam, a poza tym też jak już mam to zdrowotne, słuchajcie, i mam tą emeryturę przez te związki zawodowe, więc to jest tak jakby normalna praca w biurze, tylko że właśnie nie siedzę w biurze, o Boże, jaki piękny dom, tylko właśnie nie siedzę w biurze, a jeżdżę po całym mieście i ta praca jest bardziej taka przygodowa. Więc to mi się wydaje główną zaletą tego typu pracy. Zobaczcie, jejku, super, że tak uzdabiają sobie te swoje domy na listopad, a później kolejne będzie uzdabianie na święta przecież, zaraz lada chwila. Myślisz, że przez pochodzenie można osiągnąć mniej w tej branży? To jest to, co już przed chwilą o tym mówiłam. I tak, myślę, że przez pochodzenie można osiągnąć mniej w tej branży. No bo po prostu w każdej branży możesz osiągnąć mniej przez to, skąd pochodzisz. Tutaj wiewióra właśnie skoczyła z drzewa. Najlepsza interakcja z gwiazdą. Najlepsza interakcja z gwiazdą to chyba była ta z Renée Zellweger, którą mam opisaną w odcinku, który miałam ostatnio na kanale. Także zapraszam Was serdecznie na ten odcinek, jeśli chcecie to obejrzeć. Natomiast, żeby posłuchać o moich kolejnych interakcjach z gwiazdami, bo było ich sporo, będę niedługo opowiadać na przykład o mojej interakcji z Halle Berry. Także, żeby posłuchać sobie o tej interakcji i w ogóle, żeby więcej się dowiedzieć na temat pracy, na planach, jak i samego Nowego Jorku, to zapraszam Was serdecznie do subskrybowania. Pamiętajcie, sprawdźcie, czy subskrybujecie, bo 80% ludzi nie subskrybuje. Jestem w szoku w ogóle, że mam takie statystyki. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach Polki w Ameryce z serii Statystka w Ameryce. Dziękuję Wam bardzo za spędzenie ze mną czasu tutaj na przedmieściach Filadelfii i do zobaczenia w kolejnym odcinku.